metaksis. Oto kapłan zawarty poprzez Ducha Świętego w tych wielkich Bożych dziełach. Powiedziałem o tym jubileuszu, gdzie stałem kapłan. Pewnie był też spóźniony w życiu powołania, bo był rzeczywiście w podeszłych latach. Pryska radością i zdrowiem, daj Boże, jak najdłużej. I wtedy ten kapłan uczynił coś, co nauczyło wszystkich i pokazało w Kościele, że warto, choćby właśnie dla tego jednego zdania, celebrować jubileusz. Stanął i powiedział tak. Częściej było życie. Święta. Bo to wiadomo, że lata, o których za chwilę. Dłużej. Ale mówię wam, gdyby się wróciła młodość, tamten czas i moja droga, uczyniłbym ponownie to samo. Wybrałbym drogę zakonną, wybrałbym drogę kapłańską, szedłbym tą samą Chrystusową drogą. Nie, nie słyszałem w życiu piękniejszego świadectwa. Świadectwa odpowiedzi na powołanie kapłańskie i zakonne. Drodzy, czcigodni kapłani i bracia. Na pewno ojciec Jeremiasz zganił mnie za to, gdybym mówił Bogu. Ale chciałbym właśnie ukazać, aby rozumieć ten czas kapłaństwa tych dostojnych dziś jubilatów, ten fenomen wiary i powołania. Dokonajmy więc krótkiej, powiedziałbym, panoramy czasu. Czcigodny jubilat nasz przychodzi na świat w II Rzeczpospolitej, 1918-39. Druga Rzeczpospolita, 1 lutego 1929 roku, z rodziców państwa Jana i Danieli przychodzi Ignacy, bo Jeremiasz to zakonny imię. Za chwilę zacznie się wojna. Ileż to? 10 lat. Nie trzeba tu przedłużać i mówić, czym była. Nie ma rodziny, której by ten czas jakby Bóg zamilkł dotknął. Potem, kiedy wydawało się, że już nadeszła wolność w 1945 roku po wojnie, przyszła na wiele, wiele lat ciemna, stalinowska i dalej sowiecka noc, która zabrała ludziom resztę nadziei. Jakże wtedy trzeba było kapłańskich słów i tego właśnie, od czego zacząłem, nam nie wolno milczeć. Ileż sądów, ileż pogardy dla wspólnoty wiary, dla państwa. Toż jeszcze w 70. latach również i my tego doświadczaliśmy.
ale pozostawmy ten czas. Nadchodzi nowa jutrzenka, 1978 rok. Jan Paweł II, pamiętamy, bo jesteśmy niemal wszyscy świadkami jego życia. Jakiż to był fenomen odrodzenia wiary, stąd Duchu Święty odmów i odnowy. Ale moi drodzy, przyszedł też koniec i po tej niewoli przyszła próba, trudna próba wolności, która okazała się, że czasem, jak mówię, jest trudniej zachować godność i wolność, niż nawet żyć zniewolonym. Dzisiejszy nasz świat, nowego liberalizmu, sytuacyjnej moralności. I to wszystko, co wraz z tym, co techniczne i tak bardzo rozkochało ludzi, wlało się, żeby nie powiedzieć, to szarpą i wiary. I niestety znowu trzeba tych wobec tego zniewolenia, zniekształcenia, oświeszania wszystkiego, co Chrystusowe, Kościoły, a zawsze uderzenie idzie w kapłanów. I to, co już powiedziałem, pokazać słabość jednego i uwierzcie, oni wszyscy są tacy. Trzeba być świętych, mądrych, na ten czas kapłanów. Jak on. W tych latach, o których mówiłem, nawet pieśni kościelne, które powstawały, miały taki wyraz pieśni masowej, aby poderwać lud. Bóg, honor, ojczysta. Drodzy, trzeba by może też powiedzieć, ale to za chwilę. Oto staje Chrystus przed młodym Ignacym. Najpierw szuka on swojej drogi. Życie jak każdy młody człowiek. Wyjeżdża, urodził się w Uniwersytecie Tarnowskiej, czyli na Krakowskiej. Wyjeżdża po II wojnie światowej do Gdańska, gdzie pracuje najpierw w biurze odnowy portu. Pan Bóg dał te dary, nie tylko tego pięknego mówienia, ale też śpiewu, co wykorzysta po wcześniejszych właśnie naukach w Gdańsku wokalnego śpiewu, a też udział w chórze. Dalej inny czas to czas w Legnicy, gdzie pracuje też jako asystent pocztowy, aż do 58 roku. Ale oto właśnie spotyka tych, w których w życiu klasztor Sędziszowski, nowicjat, ojciec Zygmunt Westerowski, inni bracia, ojciec Zawojcy Wojna, rozkochuje się. Zostawia to wszystko i w 58 roku rozpoczyna nowicjat. Aby za rok złożyć pierwszą profesję, dalej podjąć studia w Krakowie,
zakończyć je, złożyć śluby wieczyste, w 62 roku przyjąć święcenia diakonatu, a w 1963, 9 marca, z rąk biskupa Juliana Grobickiego w kościele Oświęcimy w Krakowie przyjąć święcenia kapłańskie. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Można by teraz właśnie pokazać, w ilu to miejscach, stąd dzisiaj zresztą przybyli też czcigodni wierni, postawił Bóg Ojca Jeremiasza. Ja powiadam, nie odważyłbym się dokonywać jakichś wyliczeń, może wyliczeń. Zwróćmy tylko, zaraz poświęcenie, Wrocław, duszpasterz, katedra, Gdańsk, tak samo, kolejno, Piła, opiekun ministrantów, dalej w Bytomiu, duszpasterz, opiekun, dalej wikary, ikonom domów, blok w Bytomiu, z nominacji księdza biskupa, dalej gwardia, nawet przełożony także, następnie proboszcz i duszpasterz parafii bytomskiej. Potem 1979 rok Wałcz, katecheta w parafii świętego Antoniego w nominacji też biskupa, wikary domu, wikary parafii. Po Wałczu Piła, duszpasterz, katecheta i znowu wikary domu i parafii. Potem Wołczyn. I o tym czasie mogę ja i ci Państwo, którzy dziś widzę, przybyli z Wołczyna, dać już bezpośrednie świadectwo naszego spotkania. Mądrości, działalności jako wikary domu i parafii. Potem w 99 roku Kielce, w 2000 roku znowu Piła, i teraz od 2002 roku tu we wspólnocie i parafii w Nowej Sobocie. Czym był, czy jest fenomen tych braci i bratów, fenomen ojca Jeremiasza, kapłana i zakonnika? Dzisiaj w sposób szczególny ciężar położymy właśnie na ten wyraz kapłaństwa, bo osobną uroczystością jubileuszową są śluby i złożone Bogu i ich kolejny jubileusz. Tak sobie myślałem, jakby to krótko, ale też zauważyć. Pomyślałem sobie tak, te znaki powołania, tego autentycznego heroizmu dla Chrystusa, tych ojców, tych lat, a dzisiaj zwłaszcza naszego drogiego jubilata. I pomyślałem, jakże muzykowi lepiej wytłumaczyć, niż właśnie dotykając tego, co gdzieś tam drga stroną serca. Wiem, że muzyka jest kolejnością dźwięków, ale branych z tak zwanej oktawy siedmiu dźwięków, ósmy pojawia się ten sam.